wywiad z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dziś chuligan najstraszniejszy z dotychczasowych, Jan Pietrzak. Witam. No pan przesadza. Ja jestem statecznym człowiekiem bardzo, spokojnym, umiarkowanym w odruchach, także nie ale, wiem, ale z akt IPN-u to samo wynika? Że... Co to? Z akt IPN-u to samo wynika, czy że jednak wynika, że chuligan, bo to... No wtedy rzeczywiście może mieli podstawy, tak, żeby tak sądzić, że chuligan polityczny, nazwijmy to, że rozrabiałem trochę. No tak, no jeżeli pan to tak ocenia, to mogę przyjąć te kwalifikacje. Chuligan z dużym stażem. Wczoraj wieczorem spotkałem kolegę na dzielnicy na Jeżycach Poznańskich. Aha. Taki jego ojciec działał w Solidarności w Wiepofamie, dzisiaj totalnie zrujnowanej. Mówi, że Pietrzak będzie u mnie jutro w wywiadzie z chuliganem. No i powiedziałem, które pan miał lecie ostatnio. I on mówi, niemożliwe, niemożliwe. Po czym się zastanowił, mówi, no tak, ale ostatnio tam podawali te newsy w telewizorze, że Rambo ma 70 lat. Mówi, Schwarzenegger też ma 70. Ja się za głowę złapałem. No to i możliwe, że ten Pietrzak to też może tak Pietrzak mieć. Pietrzak ma 80. Tak, no dorobiłem się już 80 lat. Ja mam taką teorię, którą wygłaszam ze strady, jak występuję teraz, że zobaczcie, jak rzucicie palenie, po pierwsze, ograniczycie picie o połowę, bo to są moje przypadki. Rzuciłem ale palenie, o połowę, czyli wcześniej połowę pan... Nie, nie, wcześniej było bardzo dużo, ale o połowę ograniczyłem. Mniej jeść i więcej i dwa razy więcej się ruszać. Niektórzy mogli o ćwiarę ograniczyć i nie o połowę. To można nawet dożyć wolnej Polski. Do tego zmierza puenta, że jak człowiek dba o siebie i stara się, to może dożyć wolnej Polski, bo ja uważam, że wolna Polska zaczęła się dopiero od 15 roku, od tych wyborów półtora roku temu. To dopiero mnie usatysfakcjonowało. Nareszcie zrozumiałem, że dożyłem tej Polski i moich marzeń, że była Polską, jak śpiewałem, to jest ten moment, który mogę zaakceptować. Oczywiście jest wiele mankamentów, na które można zwrócić uwagę przy okazji tego programu, ale generalnie to jest nareszcie jakaś Polska, gdzie już mogę nie być chuliganem i mogę być statecznym obywatelem. A propos tego Rambo i Schwarzeneggera, to jak się pan w tym towarzystwie widzi? Bo znaczy Reagana pan poznał, a Rambo i Schwarzeneggera chyba nie. Ja często, jak przedstawiam mój zespół muzyczny, mój kolega Krzysiek Paszek też od 60 roku ze mną występuje. No inni są trochę młodsi, ale no wyglądamy tak, że mówię, że słuchajcie, gdybyśmy my się w hybrydach w 60 roku zdecydowali być grupą rockową, to byśmy się teraz nazywali Rolling Stonesi. No mniej więcej taki mamy skład i taki wygląd. Także proszę tutaj nas nie dyskwalifikować, że wyglądamy, jak wyglądamy. Kompromitował pan ostatnio panią premier. Pani premier była opisywana, że kompromitacja, że była na tym leciu tego Pietrzaka, który mówi, że są te mędy, gnojniki, wszy i tego typu stwory różne to występują. Dlaczego to pani premier żuki, gnojniki, tak? To, no i koniec. Nie będzie rządu już, bo się skompromitował, będąc u pana na... Kompromitują się ludzie, którzy takie rzeczy wypisują. Kompromitacja, aberracja umysłowa. Ponieważ na mnie był zakaz taki no, trwały, dziesiątki lat trwający, więc pewne organy, chociażby gazeta, jest nieprzyzwyczajona, że w ogóle o mnie można coś powiedzieć i że można mnie gdzieś pokazać. Skoro to takie straszne chuligaństwo, to w wywiadzie z chuliganem musi być puszczone. Zobaczmy. Niesiołowski nam został, to na pociechę chyba nam został. Kto go wybrał? To jest bardzo proste. On jest z pierwszego zawodu entomologiem, profesorem owadologii, proszę państwa. Jego naturalne środowisko ekologiczne to wszy, mędy, gnidy, pluskwy, muchy plujki, żuki gnojniki. I to jest również jego elektorat. I to świadczy o potędze polskiej demokracji. Nawet wszy i mędy mają swoją reprezentację. Nie, nie, pani premier jest uroczą osobą. W gruncie rzeczy jestem zaszczycony, że miałem taki jubileusz 80 lat, że pani premier rządu polskiego powiedziała o mnie kilka miłych słów, to naprawdę wzruszające, bo w moim wieku jest więcej wzruszeń już niż chuligańskich rozrób. Staje się sentymentalny z wiekiem. Był Jarosław Kaczyński na tym jubileuszu w sali studio Lutosławskiego i był Antoni Macierewicz. O, to najgorszy diabeł. Bardzo porządny człowiek, bardzo się cieszę, że był, bardzo go popieram. Można też go tak oceniać jako chuligana, prawda, ponieważ
No pomyślimy o zaproszeniu. Zachowuje się czasami. Bardzo polecał, tak, bo jego tak jest, tak są oceniane jego poczynania niektóre jako jakieś rozruby chuligańskie i tak dalej. Mnie zaimponował jednak budową tej obrony terytorialnej. Uważam, że jest rzeczą zupełnie absurdalną, że Polska nie miała obrony terytorialnej. Polska napadana przez stulecia, przez wieki, nieustannie przez sąsiadów. I teraz weźmy taki kraj jak Stany Zjednoczone, który nie ma na wschodzie ani na zachodzie agresywnych, imperialnych, obłąkanych z agresji narodów, jak Niemcy i Rosjanie. I w tym kraju, który ma oceany dookoła, prawda, a z północy i z południa delikatne ludy, bardzo i państwa, w tym kraju każdy powiat, każda gmina, każde miasto ma gwardię narodową. Na wszelki wypadek, żeby bronić swój teren, żeby bronić swoich rodaków, żeby bronić swoje rodziny. A my nie możemy gwardii narodowej mieć w Polsce, bo to się nie podoba. Komu to się może nie podobać? Otóż naszym wrogom, Niemcom i Rosjanom. To się bardzo nie podoba. I dlatego opluwają Macierewicza, może niekoniecznie oni bezpośrednio, ale ich ludzie w Polsce. Nie znoszą tego, że Macierewicz odbudowuje polską jakby moc zbrojną, polską siłę militarną, która jest niezbędna każdemu narodowi. Nawet jak się jej nie używa wiele lat, to ważne, że jest. I że nasi wrogowie odwieczni to wiedzą. Na ten temat napisałem zresztą niedawno piosenkę, dopiero rok temu czy dwa, o skopach i kacapach. Tak się mówiło w czasie wojny. Moje dzieciństwo tak się... Więc to nie jest jakaś wymyślona przeze mnie obelga, tylko normalne wspomnienie z dzieciństwa. No cenzura nie puszczała tego PRL-u, nie wiem dlaczego. Bronili skopów, kacapów. Teraz uznałem, że Polska jest wolna, więc mogę sobie na to pozwolić. Mam wiele uwag, że to jest jakieś chuligaństwo, to jakieś... No właśnie, no więc w wywiadzie z chuliganem skopy i kacapy. Kolejna najbardziej skandaliczna i kompromitująca piosenka. Posłuchajmy. W dziecięcych wspomnieniach gruzów i pożogi wracają potwory, złowrogie narody. Ich zbrodnie, ich brednie, ich Hitler i Stalin, skopy i kasapy, dzieciństwa koszmary. Moja pierwsza lekcja polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, skopy i kacapy, dwa wraże imperia, postrach Europy, złowieszcze, ponure, kacapy i skopy. Dziś niby jest spokój, granice spokojne, żelaznej kurtyny, ani zimnej wojny. Już nikt nie pamięta, a przecież należy, bo wojny prowadzą nie tylko żołnierze, nie tylko czołgami, bombami, rakietą. Dziś Polskę szturmują banki i markety, ich media tu szczują, mieszają i kłamią, atak propagandy jak bombowy nalot. Powtarzamy lekcje polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, skopy i kacapy. No i znowu awantura, tak? No znowu awantura, znaczy takie różne, no to głównie się odbywa. Skopom i kacapom się teraz, nie spodobało. Teraz na internecie to się głównie odbywa, to jest takie forum. Mm-hmm. Zresztą bardzo dobrze forum wolności, więc w gruncie rzeczy poza jakimiś uwagami sensownymi czy pochlebstwami można również się natknąć na mur nienawiści, na jakieś szaleńcze ataki. Ja tego nie neguję, tak powinno być, to jest w porządku. Jak jest strefa wolności, to każdy ma tę wolność do użytku, niech sobie korzysta. A ludzie niech obiektywni, czy powiedzmy mniej zaangażowani w sprawy polityczne, mają przegląd możliwości, kogo popierać, kto ma rację, kto nie ma racji i tak dalej. Więc w ogóle internet mi bardzo pomógł w przetrwaniu, bo ja przecież byłem zakazany zupełnie, nawet w Warszawie mi łobuzy nie pozwalali grać przez 90. lata w moim mieście rodzinnym, przedwojennym warszawiakowi. Pan do Bytomia wtedy? Bytom i Kraków miałem dwa lokale wynajęte, które mnie kosztowały kupę forsy, musiałem płacić tam wielkie czynsze, jak zobaczyli warszawiaka artystę, to mnie tam łupili strasznie, ale miałem gdzie grać przynajmniej. Mój kabaret pod egidą w ogóle ma 50 lat w tym roku, więc to też jest jakaś dla mnie rocznica poza prywatną 80, no dosyć niezwykła, bo były momenty, w których myślałem, że już nie da rady, że nie przetrwamy, bo nie było żadnych możliwości, prawda? I jakoś żeśmy siłą ducha i talentów przechytrzyli łajdaków różnych, coraz unieważniają i spychają do błota. Ale to jest odmładzające, jakby nie patrzeć.
Ta osiemdziesiątka i nadal wkurza to, tak? Tak, nie, bo tutaj no, w tym zawodzie w ogóle trzeba mieć emocje. Emocje dobre, ja uważam, że ja mam dobre emocje, bo ja nawet jak się denerwuję, w sensie takim no, potocznym patrzę na coś, co mnie złości, jako karykaturzystę, prawda, systemowego, jako ta satyryka, krzywe zwierciadło, coś mnie złości, to jest złość pozytywna, bo ja z tego wysnuwam wnioski optymistyczne. Mój kabaret, tak uważam, tak mniemam, był zawsze w przesłaniu swoim optymistyczny, bo chociaż pokazywał różne paskudne rzeczy, to jednak po to, żeby je zmienić, po to, żeby je wyśmiać, po to, żeby powstało coś nowego. I w ten sposób żeśmy dożyli, proszę pana, rzeczy niezwykłej. Bo w gruncie rzeczy, przepraszam, sobie pochlebiam teraz, ale jako chuligan znany, od 67 roku prowadziłem kabaret pod egidą, w każdym naszym programie były antykomunistyczne kawałki. Dopiero w 15 roku, czyli w 49 roku istnienia kabaretu pod egidą, udało się, że w rządzie polskim nie ma komunistów. Po raz pierwszy w mojej historii od 15 roku, dwa lata temu, nie ma komuny w żadnej wysokiej instancji państwowej. To jest wielkie zwycięstwo kabaretu pod egidą. A stało się to głównie za sprawą młodego pokolenia. To młodzi tak zagłosowali, tak? Bo wcześniej to różnie bywało, a wszystkie statystyki pokazują, że tak jak pan został z tego, który mógłby tutaj już tylko ordery brać, został pan youtuberem, można powiedzieć, tak. To młodzież o tym zdecydowała. Ja prawdę mówiąc nie rozdzielam tak publiczności, czy społeczeństwa na młodzi i starzy, bo ja widzę pewnych staruszków, którzy są, mają po 20 lat i są starcami mentalnymi, wie pan. I widzę odwrotnie. Widzę młodych ludzi, którzy mają świadomość, wiedzę i tak dalej. Więc to na mojej widowni teraz to się wszystko wymieszało. Także jest zawsze grono wiernych mi staruszków. Znaczy wierny, znaczy mają 10 lat młodsi ode mnie, bo już w moim wieku to nikt z domu nie wychodzi, bo na imprezy nikt nie chodzi. Ale no powiedzmy z tego pokolenia starszego. Kolega mi opowiedział świetną anegdotę. Jakieś ogródki za Sejmem, jakieś koncerty w weekend. Pan tam był, śpiewał pan, żeby Polska była Polską, a tam ogródki piwne, jacyś różni ludzie też przypadkowi siedzieli, no i mówi, że tak słuchali, mówią, Pietrzak, to wiedzą, po czym jak było, żeby Polska była Polską, to wszyscy wstali. I ci z tych ogródków piwnych też. Dla mnie to jest pewna norma, tak jest po prostu. Wstają ludzie, ponieważ to nie chodzi nawet o moją jakby próżność, że się tym napawam, tylko chodzi o to, że oni, wydaje mi się, mają szacunek dla swojej młodości i dlatego, że coś zrobili dla Polski. Szanują to. To jednak to, co w 80 roku się stało, było niezwykłą przemianą. I dokonał tego sam polski naród, bez żadnych obcych mocy, poza mocą Świętego Ducha, którego wezwał Jan Paweł II, żeby nam tutaj pomógł dokonać tej zmiany. Powiedział, nie lękajcie się, i te młode pokolenia wtedy słuchały tych moich kaset. No, wtedy była taka technologia kasetowa, internetu nie było, ale kasetowce były. Wszystkie radiowęzły fabryczne puszczały te moje szyderstwa, złośliwości na temat komunizmu, ale również pieśni mojego kabaretu, czyli że Polska była Polską i Mury runą młodziutkiego Kaczmarskiego. Te dwie pieśni z naszego podziemnego kabaretu no, ukształtowały pewną jakby rzeczywistość muzyczną tego karnawału Solidarności. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, kul i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Przez hybrydę, przez kabaret pod egidą, większość tych później bardzo znanych nazwisk z III Rzeczpospolitej, aktorów, artystów, wielu z nich jest zupełnie po przeciwnej stronie i to nie tylko, nie wiem, tam ideologicznie, tylko nawet po przeciwnej stronie, choćby jak chodzi o Smoleński, opowiadają rzeczy horrendalne,
Gdzie tkwił błąd? Nie był błąd, to była celowa robota właścicieli mediów w III Rzeczpospolitej. Postanowiono zrealizować. Co takiego, jak to jest możliwe, że ci pana koledzy, czasami wychowankowie, że oni się tam znaleźli? Jak to działa? Tu nie chodzi o jednostkowe przypadki, chodzi o większe zjawisko społeczne, kiedy stała się ta III Rzeczpospolita. No było jakieś świństwo założycielskie już w tym momencie. Postanowili media przechwycić ludzie, którzy naczytali się komuchów, czyli Gramsiego głównie, który rozkazał komunistom, prawda, iść przez instytucje, zwłaszcza przez instytucje kultury. I przechwycili to wszystko. Instytucje kultury najbardziej wpływowe to są media, ale również teatry. Tam, gdzie idą pieniądze publiczne. Poszły na to pieniądze masowe, wielkie, prawda, na kulturę. Wszystko to zostało przechwycone i celowo, świadomie tak przemieszczano te różne osoby, postacie, programy, nurty kultury, żeby zbudować taką kulturę według kiepskich. W moim kabarecie to się przejawiło tak, że po prostu kabaret tego typu w ogóle przestał istnieć. Nie tylko tego typu, ale starszych panów. Nikt, przecież pospolitej żadna telewizja by sobie nie pozwoliła na zrobienie kabaretu starszych panów. Dlaczego? Bo to był kabaret ludzi kulturalnych. Z pewną przyzwoitością, pewną elegancją. To jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, żeby jakakolwiek telewizja taki program. I to się stało z kabaretem pod egidą, który został brutalnie wyrzucony, wykluczony z wszelkich programów radiowych i telewizyjnych. Zamiast tego wpuszczono jakieś tabuny amatorów kompletnych. Celowo, świadomie. Ja nie twierdzę, że oni nie mają talentu, ci młodzi ludzie. Są tam utalentowani ludzie, którzy robią od 20 paru lat mają taki koncern kabaretów, prawda? Zmieniają nazwy, jeżdżą, ale razem się trzymają i są bardzo popierani. Dla nich są wszystkie sale domów kultury, dla nich są wszystkie programy telewizji, są nieustannie. Dlaczego? Bo chodziło o to, żeby odmienić znaczenia, żeby tę kulturę, która miała swoje korzenie, tradycje, swoje uzasadnienie, wystawiać przedstawienia w teatrach, które nie mają nic wspólnego z klasyką narodową, wręcz przeciwnie, dewastowano celowo wybitne polskie dzieła literackie, robiono z nich pośmiewisko, prawda? Więc zaczęto do tego dobierać ludzi, a na nic innego nie było pieniędzy. I dlatego wielu aktorów poszło tym tropem finansowym. Proszę pana, to jest sytuacja analogiczna sytuacji powojennej, której obecnie ludzie się nie mogą nadziwić, jak można było się sprzedać komunistom, prawda? Jak się może? Bo nie było innego wyjścia. Jak człowiek chciał istnieć, prawda? Gdzieś, musiał pisać produkcję jaki? I skądinąd świetni pisarze, poeci, dobrzy, wpuszczali się w ten kanał, bo to była ta presja czasu, że to po prostu wydawało się, że no tak jest normalnie, że można. I był taki lekki odpust sobie ludzie dawali, prawda? Zwłaszcza ci pryszczaci, którzy potem buntowali się przeciwko komunie, ale było kilka lat po wojnie, które są dokładnie analogiczne z III Rzeczpospolitą, że kupiono pewne środowisko za kasę. Na filmy nieuczciwe, zakłamane są pieniądze. Na filmy antypolskie, w których Polak jest zawsze pijany, szczerbaty, prawda? I jest antysemitą w dodatku, nieumytym, brudnym. To na takie filmy zawsze były pieniądze. Natomiast na filmy mówiące o bohaterskiej polskiej historii, o wielkich postaciach. W Polsce brakuje filmów biograficznych na przykład. Przecież mamy nieprawdopodobne postacie w naszej historii, chociażby Paderewski weźmie. Że ma człowiek światowej skali, znający prezydentów, monarchów. No miał popularkę w Ameryce w swoim czasie, jak Rolling Stonesi właśnie. Tutaj był premierem. Przyjechał do Poznania, bo Wielkopolska się zbuntowała. Budował nową Polskę. Przecież niezwykła postać. Jaki to można zrobić? Wspaniały film o kulturze, o historii, o wieku, o czasie. Trwa walka o polską kulturę. I to jest główny front walki w Polsce. Front walki właśnie o kulturę. O tym, żeby odebrać kulturę z rąk dewastatorów, z rąk niszczycieli. To ja powiem o tym tak trochę od dołu, bo był tutaj w wywiadzie z chuliganem Bartek Kali-Kalinowski, który śpiewa różne piosenki chłopak z Gdyni i opowiadał, jak to wygląda na tych różnych kabaretowych imprezach, tak? Że tam można wychwycić prawdziwe perełki,
wśród tych młodych, które się pojawiają, z tym, że one nigdy nie dostają nagród. Ja miałem to samo, kiedy w lokalnej telewizji robiłem program taki lekko satyryczny, zapraszałem kabareciarzy, których mi tam polecono. Ktoś mówił, o ten, słuchaj. Oni bardzo szybko łapali, bardzo szybko się w coś wciągali, z tym, że z tych kabareciarzy, tych, co łapali, to nie było w telewizorach po prostu. No ich było bardzo dużo, na dole ich było tak dużo, że my sobie nie wyobrażamy, że takich właśnie zdolnych, którzy by mogli coś robić ciekawego, tak dużo jest, tylko była bariera dla nich nie do przekroczenia. Jest kasowany cały nurt. Ten nurt tej lekkiej muzy, nazwijmy to szeroko, ale poczynając od piosenek rockowych, prawda, czy hip-hopowych, a kończąc na jakichś kabaretowych utworach, jednak na disco polo, ten nurt jest niedoceniany przez nasze resorty, Ministerstwa Kultury, jakieś władze, niedoceniany, bo to się wydaje, że to jest taka rozrywka dla ludu, wszystko drugiego sortu, użyję tego nielubianego określenia. Otóż to jest błąd, bo to jest masowa kultura. Ta masowa kultura jest bardzo istotna, przez jakie ona jest zaludniona postacie. To, co zrobiły kabarety w latach 70., to również nałożyło się w dużym stopniu, były takie cztery kabarety. My tutaj jesteśmy w Poznaniu, więc tej był świetny, był Salon Niezależny wspaniały, była Elita Wrocławska zupełnie niezła, miała dobrych autorów i był kabaret pod egidą. Te cztery kabarety ukształtowały wrażliwość tamtego pokolenia, młodych ludzi. Młodzi ludzie się tym interesowali. I w gruncie rzeczy dołożyły się do tego buntu Solidarności tę świadomość, że można być odważnym, budowały. Że nie trzeba koniecznie słuchać tego, co... To był szczególny moment, bo to się kończyły pokolenia, szczególnie upokorzone przez stalinizm. Ten stalinizm się kończył wtedy już. W czasach tej dekady Gierka odchodziły tamte roczniki, ludzi wycofanych, generalnie przerażonych, chodziło nowe pokolenie. I to nowe pokolenie rzuciło się do Solidarności, bo przestali się bać. Przestali się bać. Bo ja mam wrażenie, że co można, a co nie można, z reguły sprawdza się bojem. To tak. Znaczy, ważnym elementem panowania przez władzę taka, jaka bywała, jest paraliż, tak? Jest to, że nie wychylać się, tak? A nie jak wolno, się ktoś zacznie wychylać, to się okazuje, sprawdza się bojem, co można. Jak się ktoś wychyla, to go opluwają, że jest chuligan właśnie, że warchoł, tak jak o mnie pisali, czy pisali o robotnikach montujących się warchoły, wikrzyciele, to całą taką kategorię mieli. Było kilku raperów, hip-hopowców w wywiadzie z chuliganem. Ja postawiłem kiedyś taką tezę, że w dużym stopniu ten rap, hip-hop niezależny stworzyli synowie robotników z 80 roku i stąd jego ten taki buntowniczy charakter. Czyli wraca coś, coś, co nie zostało wypowiedziane w przestrzeni tej publicznej, medialnej, wraca za pomocą zawsze nowej od formy. Dołu. Młodzież szuka dla siebie zawsze nowej formy, łapie się, chwyta się nowych form, żeby nie wchodzić w utarte kanały, tylko coś ciekawego się dzieje, że można walić bębenek, prawda, i rzucać hasła, i już się zaczyna zupełnie co innego, inna robota, nie to samo, co ci starcy robili, prawda, wyśpiewując za to jest na początku refrenie. I wulgarne, i ostre, po czym dopracowuje się swoich form, po czym nagle wypływa i staje się czymś ważnym, tak? Istotą zawsze jest to, czy to, o co ja walczyłem często z kolegami w kabarecie, że tekst musi być o czymś, nie może być tylko dobry, ładnie napisany, bo ja miałem mnóstwo wspaniałych... Ale to chyba była istota kultury trzeciej RP, że ma być beztreściowo. No właśnie, o tym mówię. W moim kabarecie nawet miałem świetnych autorów, przynosili mi... No Osiecka była bardzo płodna, przynosiła dużo piosenek, ale ja wybierałem jedną na 10 czy na 20. A dlaczego? To taka świetna piosenka, no to daj sobie Marylę, niech ona śpiewa, prawda? Jest ładna, oczywiście, tylko nie do mnie. Mnie nie interesują piosenki ładne, mnie interesują o czymś istotnym. Znaczy ja się kiedyś pokłóciłem z koleżanką, która lubi różne te teatry nowe, te uliczne, różne inne, tutaj Festiwal Malta w Poznaniu i na początku tych 90. lat to nie było wcale jasne, co tak, no, ta Malta jest, się chodziło, wypiło się piwko na trawniku, słońce, później wieczór nad tą Maltą, poznawało się ludzi, którzy tam, nie wiem, na tych szczudłach chodzili albo na tych linach się wieszali albo rzucali pochodniami i no i to byli w porządku, ludzie z nimi się gadało. Ja mówię, ty, ale w tym nie ma żadnej treści, tak? Można się bawić na różne sposoby, kultura ma wiele poziomów, jest potrzebna dyskoteka w remizie, prawda, też jest potrzebna tak samo jak uroczy, elegancki dancing w sali balowej. Są różne poziomy, jest filharmonia, prawda, jest hip-hop, wszystko jest potrzebne, natomiast z punktu widzenia twórców, czyli z punktu widzenia człowieka, który ma ambicje, żeby zanudzać innych ludzi swoją twórczością i chce, żeby ta placówka była, no, jakaś, odgrywała jakąś rolę społeczną, istotną,
To jest treść jednak. To jest podejmowanie tematów, których nikt inny nie rusza, bo nie ma odwagi. I taki był mój kabaret. Podejmowaliśmy w latach 60., 70. rzeczy, tematy, których w ogóle nikt nie śmiał dotknąć. O gospodarce socjalistycznej mówiłem, prawda? Prowadźcie socjalizm na Saharę, po tygodniu piachu zabraknie. I cenzura musiała dopiero to przerobić, dopiero tak. Wymyślić swoje stanowisko wobec tego. Tak? No tak, więc tutaj miałem na tym tle, z jednej strony to był, drażniłem cenzurę i władzę, a z drugiej strony czasami nie rozumieli, co ja w ogóle wygaduję. Tak, taką przygodę miałem z piosenką dziewczyna z PRL-u, że cenzor puścił. Bo tam nic nie ma, dziewczyno z PRL-u, wierzmy na słowo, to wszystko to. Ja miałem wielostopniowe zatwierdzanie, senator puścił, ale potem przychodził się na pierwsze przedstawienia, mieli służbowy stolik, no i słucha, a publiczność ryczy ze śmiechu. I on zdurniał. Panie Janie, ja bardzo pana proszę, niech pan mi tu powie, o co tam chodzi, bo wie pan, przepraszam, ale pan prywatnie powie. Bo senator tak czego oni się śmieją? Czego oni się śmieją? Dziewczyno z PRL-u, wierz mi proszę na słowo, że w żadnym KDL-u, gdzie bawiłem służbowo, nie ma takiej jak ty. Nie ma takiej na pewno, dziewczyno z PRL-u. Bądź mi wierną. Wiele dziewczyn zwiedziłem na wkładkę i dowód. Wiele spotkań odbyłem z szampanem przemową i oświadczam się ja, stary miglanc i łobuz, twój charakter i czar zna cały nasz obóz. Dziewczyno z PRL-u, wierz mi proszę jedyna, bez ciebie jak bez celu, ty przy życiu mnie trzymasz, nie ma takiej jak ty. Nie ma takiej pod słońcem, dziewczyno z PRL-u. Bądź mi ojcem, ojcem, mówię matką, szwagrem, ciocią, byle nie teściową. Napisałem sobie, jak obaliłem, bo tak piszą, proszę pana, ci ubecy piszą, że to ja obaliłem, więc nie będę protestował, prawda, nie będę się wypierał. Tak, uzyskaliśmy informację tam, że tego odbędzie się występ. Jan Pietrzak był związany z ekstremalnym skrzydłem Solidarności, ale przychodziła aktorka pewna, znajoma z Teatru Syrena, nie będę nazwiska podawał. Ale tu jest w książce wydrukowane on, oczywiście. I ona pisze tak. Ciągłe wytykanie bolesnych stron naszego położenia, bezcelowe naigrywanie się sytuacji gospodarczej są łatwym żerem do śmiechu dla publiczności, ale są jednocześnie okrutnym błędem programowym. Nie tędy droga do rozrywki, trzeba coś z tym zrobić. Pan Pietrzak przed finałem zaznacza, że nie należy robić notatek, bo wiele już napisano słów na temat kabaretu, które to słowa zajmują całe regały w pewnych pomieszczeniach. Ja tak mówię. 70 lat. Po czym następuje zakończenie programu z finałem, żeby Polska była Polską, śpiewanego chórem. Nastrój, jaki wprowadza ten finał, sugeruje oświetlenie karbidówek i mamy okupację gotową. Dlaczego to cytuję? Bo to jest świetna recenzja. No, tak. Bo o mnie nikt, bardzo trafna. No i on tutaj pisze, wyśmiewał nawet wojsko, że stoi na czele akcji antyalkoholowej generałowi Oliwa Baryła, żyto i kufel. Prawda? I że rząd zarządził, że kobiety nie będą rodzić dzieci, bo powstały komitety odrodzenia. W tym miejscu oklaski ekstremy. Na koniec występu orzekł, że spotka się z nami niedługo, jak Polska będzie wolna, a to już niedługo nastąpi. Celowo to cytuję, bo też bym sam tak tego nie powiedział. Wszyscy by myśleli, że ja sobie dodaję po latach, co ja mówiłem. Wszystkie przedstawienia swoje spotkania w latach 80. kończyłem tymi słowami. Do zobaczenia w wolnej Polsce. Ludzie się pukali w głowę. Co pan opowiada? Ale byłem przekonany, że będzie wolna Polska. Powiedział pan o ekstremie, zaśpiewał pan piosenkę o Annie Solidarność do słów Wojciecha Węcla. Posłuchajmy. Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 10 roku w Smoleńsku.
bo ciemniało twoje miasto o północy. Od nabrzeży po łagodne zwłocza morem, w betonowych blokowiskach się położył. Ulepiony z małych ludzi wielki golem. Pani Aniu, pani Aniu, dawno ucichł wspólnotowy śpiew pod bramą. Raz na zawsze skonfiskował czas ulotki. Do galerii tych handlowych tłumy walą. Ruski czołg jak stał, tak stoi obok stoczni. Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 10 roku. Może wcale cię nie było na tym świecie. Może jesteś wymyślona przez Herberta. Byłaś wierna, zaręczona z ciemnym kresem. Nie umiałaś po salonach się wałęsać. Pani Aniu, pani Aniu. To była piosenka nagrana w trudnym momencie. Takie powszechne wrażenie zaświnienia i takiego ubrudzenia nas w czymś. To było, jak pan to diagnozuje? Posmoleński ten tak, czas? Tak. No dramatyczny. No po pierwsze tragedia, zginęło wielu ludzi. A z drugiej strony po kilku dniach, kiedy taki, no, całe społeczeństwo jakby czuło, że coś nas spotkało tragicznego z wymiaru wielkiej tragedii antycznej, wydarzenie, jakie każdy naród spotyka w pewnych momentach. Coś nas dotknęło i to było powodem do jakiegoś porozumienia się, jakiejś łagodności wobec siebie. Spotkała nas jakaś dywersyjna zupełnie awantura pod krzyżem na krakowskim przedmieściu. Napaść jakiś oszołomów właśnie bolszewickich, jakieś szaleństwo. No czysta prowokacja. Mhm. Czysta prowokacja, jakby zniszczy się nastrój polskiego porozumienia nad śmiercią rodaków. I to była paskudna historia, która do dzisiaj wydaje mi się jest niezakończona. Częścią zbrodni katyńskiej było również kłamstwo funkcjonujące przez kilkadziesiąt lat po tej zbrodni. To kłamstwo jest tak samo częścią. I kłamstwo po katastrofie smoleńskiej jest również częścią zbrodni. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że od drugiego bodajże pierwszego dnia przekaz medialny, tak zwany przekaz dnia, ustalony pewnie w Moskwie, czy ustalony z Tuskiem, był taki, że pijany tam generał, tam prezydentem, który się wtrącał do lotu, z jakimś niedouczonym pilotem, że oni spowodowali tę tragedię. Przy czym jeszcze nikt nie wiedział, co było, bo nie było żadnej możliwości sprawdzenia tego empirycznego. Oni potem dopiero dorabiali jakby podstawy, no tak, do ale tego, a ogłosili to wcześniej, tak? No więc właśnie ogłoszenie wcześniejsze jest zbrodnią, jest przestępstwem, samo w sobie. To, co wszystko. Teraz trzeba tylko znaleźć te pierwsze media, które to drukowały. Te gazety, które uporczywie wbijały te myśli. To są zbrodniarze. Oni uczestniczą w tej zbrodni. Usiłowano nam mówić, że to jest, nie wiem, jakieś nasze mesjanistyczne patrzenie. To było czysto racjonalne, patrząc na to, co pisała Politkowska, co pisał Litwinienko, że w dzisiejszych czasach każda zbrodnia dokonywana przez rosyjską władzę, przez Putina, przez jego tamtych wszystkich współpracowników, jest produktem marketingowym jak każdy inny. Przygotujemy tą zbrodnię od tego, że rozpuścimy plotki o tym, że ten ma myśli samobójcze albo ma kuzyna w branży paliwowej, a tam ciągle się strzelają, po przeprowadzenie, po akcję czyli nawet przy tym wyjaśnianiu prawdy, my już mamy swój scenariusz. My już mamy ten Big Brother pod krzyżem, żeby pokazać, że ci, którzy się domagają prawdy, to są jak te świry, do tego jeszcze na pewno starsi, niepełnosprawni ludzie, a do tego groteskowo agresywni. Czyli istniał już cały Big Brother wymyślony wcześniej. Wszystko było wymyślone wcześniej.
po to, żeby po prostu użyć to. Ale ja tego wszystkiego nie wiedziałem naturalnie. Ja no, kierując się swoim doświadczeniem profesjonalnym, patrzyłem, że coś kłamią niepotrzebnie. Jeżeli ktoś ma czyste intencje, no to ogłasza, że komisja przyjedzie tu za 3 dni. Do komisji zapraszamy wybitnych fachowców, podaje nazwiska. Fachowcy przyjeżdżają, po tygodniu wydają wstępny komunikat. No tak to się odbywa na świecie rutynowo. Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Tutaj drugiego dnia po tej straszliwej tragedii premier polskiego rządu oddał całą władzę nad śledztwem Putinowi, Rosji, Rosji postsowieckiej. Całą władzę. Powiedział, nie chce mieć z tym nic wspólnego. Nie chce nic z tym. Nie ma takiego przypadku w historii awiacji. Nie ma takiego przypadku, żeby jakieś państwo całą władzę nad opracowaniem przyczyn, opracowaniem istoty tego wypadku oddało innemu państwu. Nie ma. To jest zdrada Tuska. Tusk jest zdrajcą i dlatego lepiej niech on tu do Polski więcej nie przyjeżdża. Był raz, teraz się rozkręca, że będzie tutaj kandydował, czy coś, niech ręka boska broni. Kwiaty tak, wróciła pana piosenka Nielegalne kwiaty. Ja znalazłem, że przy okazji różnych morderstw dokonywanych przez władze w Rosji jest tak samo, to znaczy kiedy zabito Anastazję Baburową i Siergieja Markiełowa parę lat temu, to też pod Kremlem były składane kwiaty i też przychodzili milicjanci i te kwiaty usuwali, że nawet jakby ta PR-owa kopia tuszowania zbrodni jest ta sama, tak? No bo prostactwo, barbarzyństwo jest to same. Jak w szerokim świecie zginie, nie wiem, Lady Diana, prawda, no to te kwiaty leżą tygodniami, dopóki jakoś w naturalny sposób ich się nie uprzątnie. Nie minie żałoba i dopóki to zjawisko jakby przeminie samo z siebie. No to przypomnijmy Nielegalne kwiaty. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomaków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźni krew w wierszu i w piosence i w okopów mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu, na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Piosenka Nielegalne kwiaty, przyznam panu, miała dla mnie szczególne znaczenie, bo ja tą piosenkę usłyszałem chyba jako 10-latek. Nie wiem, czy to była Wolna Europa, czy to było BBC, czy to był Londyn. Dziadek miał takie radio z zielonym okiem. Miała ona tę moc, że oddziaływała na 10-latka. No wtedy. Szczególnego, jak się okazało. Nie był pan banalnym 10-latkiem. No, chuligańskim z lekka na podwórku, tak. No właśnie. To z panem było jeszcze gorzej, bo pana to zdaje się, że jako 11-latka już nie można nic z pana było zrobić, tylko do wojska trzeba było dać. Także to nawet ci od tego hip-hopu, młodzi raperzy, to w takim wieku nie są aż takimi bandytami, jak pan był. No, tutaj pan sobie żartuje, wie pan. Moje niestety początki życia są tragiczne, dramatyczne. Tak, oczywiście, że ten. Także mama mnie oddała do wojska, ponieważ nie wiedziała, co ze mną zrobić. No. To był ten czas, pan był 7-latkiem, tak, który w czasie powstania warszawskiego w tych ruinach. Zdruzgotana w ogóle świadomość, myślenie. Także tutaj może to zabrzmieć może dwuznacznie, ale w gruncie rzeczy to, że mama mnie oddała do wojska, to mnie uratowała jakoś w jakimś sensie, bo tak to mi się absolutnie wykoleił. Ja miałem 10 lat, już paliłem papierosy, wie pan, i piłem wódkę. Sprzedawałem takie, miałem taką pół walizki na tym i towary z Unry sprzedawałem. Starsi chłopcy mi dawali.
amerykańska guma do rzucia, proszek DDT, tam karmele, szeste twidy były, dwa rodzaje papierosów, takie krakersy były, pamiętam, zupełnie niezwykle smakujące papierosy, że wrzuciłem pierwszy raz, właśnie jak do wojska, tu poszedłem, mając lat 11. Ale to są takie anegdotyczne, wesołe te. Dzisiaj brzmiące wesoło. Dzisiaj brzmiące wesoło. Mnie po wojnie, bo ojciec zginął w czasie wojny, wie pan, więc po wojnie ja miałem pięć ciotek tylko w Warszawie, ponieważ wujków nie było. Wujkowie, strykowie poginęli. Ojciec poległ na polu chwały, matka granaty trzymała w pierzynie. Ja na bibułę w wózeczku sikałem, brat cioteczny zdobywał kasino. Wujków dwóch nie wróciło do flagu, ciotka z robót wróciła z chorobą. Wujek życie na mrozie postradał, dziadek swoje w łanach odrobił. Babki, bracia walczyli w regionach, dziadka, dziad pasał białe niedźwiedzie. I czym dalej w historię rodzoną, tak to właśnie się plecie i wiedzie. A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec poległ na polu chwały, matka dostała ze trzy medale oraz rentę w portfelu tak starym, że pamięta nadzieje wspaniałe. Teraz wnukom kupuje pierniki, czekolado podobnej polewie. Czy się cieszyć takim smakołykiem? Sama chyba dokładnie już nie wie. Lecz pomimo ósmego krzyżyka ma ambicję raczej zrozumiałą, żeby wnuki nauczyć wierszyka. Kto ty jesteś, Polak mały? A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Wojsko wyprostowało mnie, bo była pobudka, tor przeszkód, z biurka wymaszerować na zajęcia i tych 9 lat spędzono w wojsku. Z mojej perspektywy obecnej, starego człowieka, uważam, że jakoś pomogły mi później w całym życiu, bo się nauczyłem wielu rzeczy pozytywnych. No, oczywiście technicznych, radiolokacji przede wszystkim się uczyłem. Również nauczyłem się grać na gitarze, na strychu, który był taki... Kto pana nauczył? Sam się nauczyłem. Na strychu, w koszarach w Wieleniej Górze były duże strychy i tam przydzielili mi strych jako pracownię, żeby malować gazetki, takie gazetki ścienne. Była jakaś mania gazetek ściennych. Ja jakiś miałem talent do tego, że gazetka jedna, druga zyskały jakieś nagrody, ja za to dostawałem przepustki szyniowe wtedy większe, poszerzone. I ten dowódca kompanii się zorientował, że tutaj ma chłopaka, który mu to będzie malował te gazetki, w związku z tym przydzielił mi strychy. To, proszę pana, było miejsce, które dokonało przełomu w moim życiu. Bo po pierwsze, mieliśmy gdzieś z chłopakami grać w karty, bo sale te wszystkie, jak caprzyk, wszyscy śpią, chodzi się, czas sprawdza. Nie można grać w karty, a graliśmy sami nocami w bryża i w pokera. No, piliśmy czasami, jak się zdarzyło, jakieś parę złotych na wino, wino. No, ja robiłem te gazetki oczywiście, ale również zacząłem się uczyć na gitarze i to się okazało świetnym pomysłem. Wiele niego, że były trzy damskie licea, mnóstwo dziewcząt do zagospodarowania, wie pan. Zapraszały podchorążaków na zabawy różne, ale myśmy nie mieli kapeli w tej podchorążówce rady. Więc jak stworzyliśmy pierwszą kapelę, właśnie jak zespół z Marek, Trąbka, Pompka i Lewarek. Więc proszę pana, ja te gitarze całymi nocami ćwiczyłem te kilka funkcji, kupiłem sobie taką instrukcję, jak tu się chwyty robię. No i w ten sposób ten zawód, który jako ambitny samouk opanowałem, dlatego, to sprowadzało czyli z tego brzdąkania kasy nie było, kłopoty były, ale dziewczyny też były. Ale był pewien luz w wojsku, jak się wychodzi i gra się na imprezach dla dziewcząt i studniówki, żeśmy grali i takie różne, również państwowotwórcze były jakieś imprezy, to zapraszali orkiestrę podchorążacką, to już było luźniejsze życie, a poza tym ja się wtedy dowiedziałem sam, że ktoś w ogóle chce słuchać mnie, jak ja śpiewam. To jest bardzo istotna wiedza. I raptem te dziewczyny słuchają, brawa biją. To było coś nowego po tym moim wojskowym losie wieloletnim. Więc tam się ten mój los... Czyli na drzewo nie uciekają, tylko się wpatrują. To już abstrahując od politycznego kontekstu, to był inny kontekst, ważniejszy wtedy, podejrzewam. To w gruncie rzeczy to było w sensie politycznym. To było zero w ogóle, nie miałem pojęcia, gdzie ja żyję. Dopiero w cywilu, jak mnie wyrzucili z wojska, no to dopiero zacząłem czytać, coś orientować się, co tu się dzieje, nie miałem pojęcia. Świadomości nie miałem w ogóle żadnej. No, to jest całą młodość, dzieciństwo w wojsku spędziłem.
teraz się mnie czepiają, żebym w ZMP czy do partii mnie zapisali, bo mnie zapisali przed promocją. Mm-hmm. Jaki ja miałem na to wpływ? To w ogóle nikt ze mną nie rozmawiał. No przed promocją wszystkich trzeba zapisać. No to dobra, no już to. Teraz się Michnik mnie czepia, jak mnie atakuje, bo mu się mój tekst nie woda, że ja przed byłem w partii. A byłem w partii zapisany. Niech on się czepia Jaruzelskiego, który pod tym szyldem mordował Polaków. A ja się dosyć szybko wyzwoliłem z tego, z tych przesądów. Ludzie na dole zaczynali się dowiadywać, co się gdzie dzieje, żyją, tak? Co się na czym to polega, ja jakie mechanizmy się orientować w ogóle. Zwłaszcza, że tam byłem dosyć zawsze odważny i krzyczałem tam na różnych kierowników. Pamiętam, był inżynier Wlazło i kierownik Wcisło. Co mnie samo w sobie tak rozśmieszało, że na każdym jakimś zebraniu krzyczy, a niech inżynier Wlazło porozmawia z kierownikiem Wcisło. Co komu Wlazło, co komu Wcisło. I to nie było łatwe. No to po tych dramatycznych, strzaskanych latach dzieciństwa, wojną, proszę pana, okupacją i potem po tym wojsku, które mnie jakiś kanał wpuszczało, ale miało w sensie takim charakterologicznym zbawienny skutek. Na przykład dla mnie lojalność kolegów w wojsku to jest podstawowy fundament. Ja ze zdumieniem czytałem o tych falach jakichś w wojsku, że się ludzie biją jedni drugich. Są jakieś zdaje się, że teraz Macierewicz wypieprza z wojska tych, którzy rządzili tym wojskiem za czasów właśnie i stanu wojennego i tej fali, i tej totalnej degeneracji, upadku wojska to z końcówki lat 80. i początku 90. Tych właśnie Macierewicz wypieprza z armii w tej chwili generałów. W moich czasach wojskowych cechą dominującą była lojalność, koleżeństwo. Myśmy bardzo się trzymali, bo to władza była opresyjna. Ci dowódcy byli jednak dokuczliwi. I potem moje konflikty wszystkie, dlatego że udało mi się z wojska uciec, polegały na tym, że ja byłem podpadający tak zwany, pod chorąży, który ciągle komuś się narażał, ciągle palnął jakąś tego, cała kompania wryk praziwiała, ale Pietrzak wystąpił. Społeczeństwo budowało wtedy Pałac Kultury, który teraz pan chcesz zburzyć. Dlaczego? Wyjaśnijmy. Nie, ja przede wszystkim chcę zbudować pomnik triumfu polskiego. Wszyscy, jak się zwracam do różnych środowisk, w różnych audytoriach, mówię o budowie pomnika Bitwy Warszawskiej, natychmiast wszyscy mówią zburzyć Pałac Kultury. Nie, bo to odwraca uwagę od istoty problemu. Najpierw zbudujmy nasz pomnik, pokażmy, że my potrafimy zbudować coś, prawda? Mhm. A do burzenia to stwórzcie sobie inny komitet. Ja się zajmuję zbudowaniem pomnika. Jak zbudujemy pomnik polskiego triumfu, polskiego zwycięstwa, to i Pałac Stalina zburzymy, bo Pałac Stalina to jest skandal i obelga dla Polaków, że coś takiego. Pomnik zwycięskiego Stalina, szyf Stalina, no różne tam były sformułowania o tym budynku. Postawił swój but, bydlak, ruski, sowiecki, no. Koszmar jakiś przecież to jest. Także to, wie pan, to nie ma słów na to, że to my to tolerujemy. Będzie ten pomnik w 2020 roku? W Warszawie łatwiej postawić palmę, prawda? Można postawić palmę, można postawić tęczę na złość ludziom wierzącym przed kościołem, prawda? Wszystko można zrobić, poza postawieniem pomnika polskiego zwycięstwa, jakiegokolwiek. W Warszawie nie ma pomników polskiego zwycięstwa, bo nie wolno, bo okupanci zabraniają. Jest uzależnienie od Moskwy władz Warszawy. Oni walczyli w bitwie warszawskiej po drugiej stronie frontu. Pani ta bufetowa, która rządzi Warszawą. To są zdrajcy Polski. A co oni odpowiadają w tej chwili, jaki jest etap? Nic, kręcą jak zwykle. To są oszuści. To jest szajka oszustów rządzi Warszawą. Są zapatrzeni tylko w swoje pieniądze, ile kołków nastawiają, żeby zabukować swoje działki, które ukradli. No ale był w Warszawie ostatnio Marsz Wolności i na tym Marszu Wolności, gdzie Grzegorz Schetyna był w roli Głównego Trybuna Ludowego, była grupka towarzyszy, którzy śpiewali przeróbkę pieśni antypisowskiej na melodii Katiuszy. Nie wiem, czy pan słyszał. Także. No to właśnie pokazuje panu, o kim mówię. Ale oni mówili, że oni wszyscy znają. Oni śpiewają dlatego, że oni wszyscy znają. Że oni to znają. No i oni kochają Pałac Kultury Stalina. Też go znali, no. Tylko odwoływać się do tego teraz, idąc w wieję polskiej wolności i śpiewać na melodię Katiuszy raz świetali jabłoń, no to trzeba naprawdę być nieprawdopodobnym debilem. Oni, żeby Polska była Polską, nie zaśpiewają, prawda? Oni się brzydzą. Brzydzą się, domyślą. A Skiba tam się pojawia, Skiba. No nie wiem, wyjątkowo. No nie zaśpiewamy pierwsza brygada, nie zaśpiewamy, no nie mają czego, więc się sięgają do repertuaru, który im pasuje, czyli Katiusza. Ja zażartowałem, że oprócz Katiuszy musi być koniecznie Kalinka, bo ten Schetyna, który prowadził, jego żona ma na imię Kalina, no więc tak? Może tak. No albo ona musi zmienić imię na Katiuszę, albo oni muszą tą Kalinkę chyba śpiewać, chociaż Kalinka jest, tym się różni od Katiuszy, że jest przedsowiecka, bo Katiusza powstała w 1938 roku,
jako sowiecka, to pierwszą wykonawczynią była jakaś żona sowieckiego generała, a Kalinka była ludowa rosyjska, więc to może... No jeszcze Siriaka Astrana, Maja Radnaja mogą śpiewać, no te Mazguły, czy kto tam, no tam, nie znam nazwisk, tam było tych sporo tych ubeków na tym Marszu Wolności. Protestowali przeciwko temu, że PiS stosuje putinowskie standardy i wtrąca Polskę w łapy Putina, tak to było, i śpiewali Katiusza. No to są same ugarstwa, które po prostu oni łżą nieustannie, nie ma jednego zdania, które mogą powiedzieć uczciwie. Tydzień temu był w wywiadzie z chuliganem Jacek Kowalski, pieśniarz od konfederatów barskich, od Sarmacji, od tego wszystkiego, który przypomniała jego piosenkę Psalm rodowodowy o Sarmacji, że, w którym było, że ta polskość zawsze wypłynie, że nie zginę, że wbrew waszym przekonaniom, nie wiem, to jest lat 90., kiedy polskość była no, zrzucana już całkowicie na margines, my byliśmy słabi, że ona wypływa, tak? No jestem o tym przekonany. No. Ja, jeżeli Polska, a Polską śpiewam 40 lat i zawsze ludzie wstają właśnie sami z siebie. Ja tym nie dyryguję. No i często mają łzy wzruszenia w oczach, bo coś się zdarzyło w ich życiu takiego, że odkryli polskość jako rzecz niezwykle ważną. Przeżyłem z tą pieśnią rzeczy zupełnie niezwykłe. Prezydent Reagan wziął to na tytuł swojego takiego show Let Poland Be Poland, prawda? Królowa brytyjska, będąc w Warszawie w 90-tych latach, już zacytowała to z trybuny sejmowej, że Polska była Polską. Dudek Ziewoński do mnie zadzwonił wtedy. Mówi, Janek, od kiedy Elka II cytuje cię w przemówieniach? Mówię do ciebie, ser. Także no. Można by tak tytułować. To jest tytuł nadany przez starszego kolegę, którego... No a teraz Niech żyje Polska ostatnio, tak? Tak, Niech żyje Polska to jest jakby taki z tego nurtu myślowego o Polsce pisany, ale już w ostatnich latach jakiś optymistyczny utwór. Bez specjalnej dedykacji dla Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wielkie księdze narodu i pielgrzymstwa polskiego, nowe karty wciąż pisze historia. Pisze sercem, miłością, mądrą myślą i wiedzą, dobrą pracą i wiarą niezłomną. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Jan Pietrzak, najgorszy z możliwych chuliganów, był moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Chuligański życiorys z czasów różnych, będący pewnie inspiracją dla wielu dzisiaj młodych patriotów, którzy zderzają się z różnymi przeciwnościami. No to wiedza o tym, jakie te przeciwności bywały w przeszłości, może być przydatna i pozwoli ustawić te przeciwności, z którymi my się stykamy, we właściwych proporcjach. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.